przyjaciele. Każdy na pewno w którymś momencie słyszał albo się zastanawiał o tym, czy jest Bóg. Czy tak naprawdę jest Bóg. I chcę wam powiedzieć, że niestety religia wciska taki kit, że musisz być jakoś dobry, albo że okaże się, czy ten Bóg jest, albo będę się bardzo starał, albo po śmierci się dowiem, albo mnie to nie interesuje, ale ja jestem tutaj, żeby wam powiedzieć, że osobiście doświadczyłam, że jest żywy Bóg, że jest droga do Boga i że to nie jest żadna historyjka, to nie jest żadna opowieść. To jest Jezus Chrystus, to jest jedyna droga. Ale wiecie co? Religia uczy, że musisz się postarać. Musisz być dobry. Musisz zdobyć jakieś względy tego Boga. Albo w ogóle już sobie odpuszczasz i myślisz, kurczę, nie interesuje mnie to, bo chcę imprezować. Bo chcę żyć w wolności. Bo chcę używać życia. To po co mi jakiś Bóg, żeby mnie lustrował? I wiecie co? Ja kiedyś tak właśnie myślałam. Myślałam o tym, że po co mi Bóg, żeby mnie lustrował? Bo ja chciałam żyć. Chciałam mieć wolność. Chciałam doświadczać życia. Chciałam się cieszyć życiem. Chciałam go używać. Chciałam chodzić na zakupy. Chciałam mieć romanse. Lubiłam imprezować. Jeździłam na wycieczki za granicę. I chcę wam powiedzieć, że któregoś dnia poczułam taką pustkę w swoim sercu i zapytałam Boga, gdzie jesteś? Czy ty jesteś realny? Czy ty jesteś prawdziwy? I przyszedł do mnie żywy Jezus Chrystus. I chcę wam powiedzieć, że ja nie jestem jedyna, że jest wiele ludzi takich na tym świecie, którzy doświadczyli osobistego spotkania z żywym Jezusem Chrystusem. I chcę wam tutaj powiedzieć, że to nie zależy od twoich uczynków. To nie zależy od tego, czy imprezujesz, czy nie. To nie zależy od tego, czy chcesz być trochę wolny na moment bez Boga. To chodzi o to, że życie bez Boga naprawdę jest puste. Że kiedy przychodzi do ciebie żywy Jezus Chrystus, to zmienia się coś tak radykalnie w twoim sercu. Zmienia się esencja tego, kim jesteś. Że nagle masz pokój w sercu. Nagle sens, życie ma sens. Nagle nie musisz latać za zakupami, za imprezami, za dziewczynami, za chłopakami, za iluzją wszelkiego rodzaju. Nie musisz latać od jednego do drugiego, żeby złapać jakiś kawałek szczęścia. Bo to szczęście jest wsadzone w twoje serce. Pełnia i pokój jest wsadzone w twoje serce. I to jest tylko możliwe, przyjacielu, kiedy ty osobiście spotkasz się z żywym Jezusem. To nie jest możliwe, o, że jak będziesz robił dobre uczynki, to nie jest możliwe, że będziesz jakiś religijny. Bo to nie o to chodzi, przyjacielu. To chodzi o to, aby mieć głębokie, wspaniałe, cudowne, zmieniające życie spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem. Bo takie spotkanie ma moc transformacji twojego serca, ma moc przemiany całego twojego systemu myślenia, ma moc zmiany tego, co uważasz za wartościowe. To ma moc zmienić twoje życie na przyszłość. Całkowicie, na wieczność. Ponad 10 lat temu ja osobiście miałam takie doświadczenie. Spotkałam żywego Jezusa Chrystusa i przyjaciele, to było najpiękniejsze spotkanie w moim życiu. To spotkanie zmieniło moje życie, zmieniło bieg mojego życia, zmieniło moją wieczność. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że mam głębokie poczucie bezpieczeństwa. Kiedyś nie miałam takiego poczucia bezpieczeństwa. Kiedyś łapałam się wszystkiego. Łapałam się, szukałam jakiejś informacji o mojej przyszłości. Kiedyś szukałam tej informacji. Szukałam jej w różnych miejscach. Chodziłam do wróżek. Czytałam horoskopy. Zastanawiałam się, jak będzie wyglądało moje życie.
co? Każdy człowiek się tak zastanawia, czy się uda. Czy wystrzelę w karierze, czy będę miała dobrego męża, czy dobrą żonę, czy będę bogata, czy pojadę na jakieś wyłożone wakacje. I wiecie co? To jest taki kołowrotek. To tak leci od jednej rzeczy do drugiej rzeczy, ale budzisz się któregoś dnia i wiesz, że masz pustkę w sercu. Wiesz, że to nic nie znaczy. Wiesz, że to jest pustka w sercu. I przyjacielu, chcę ci powiedzieć, że jest coś więcej. Jest coś więcej niż to, co widzisz i to, co doświadczasz. Jest Bóg. I żeby go doświadczyć, wystarczy, że uwierzysz, że Jezus jest realny. Ja nie mówię, żebyś był dobry. Ja mówię, żebyś był otwarty. Ja nie mówię, żebyś się starał. Ja mówię, żebyś się otworzył na to, że jest realny Bóg i jest coś więcej. Bóg pragnie, abyś go poznał. Bóg pragnie, abyś doznał tego szczęścia i spełnienia, jakie jest możliwe tylko w Bogu. Bóg tego pragnie dla ciebie. A zobacz, przechodzisz niby obojętnie. Przechodzisz, a tu są słowa życia mówione do ciebie. Bóg pragnie, abyś się zwrócił do Niego. Bóg pragnie, abyś poznał prawdę. A prawda to Jezus Chrystus, ale nie religijny Jezus. Żywy Jezus. On nie wymaga, żebyś był dobry. On tylko chce twojego serca, abyś otworzył swoje serce, abyś uwierzył w swoim sercu, że On jest realny. Abyś Go szukał, abyś się otworzył na to, że On jest prawdziwy i realny, że On istnieje. I wiecie co? Ja wiem, że Jezus jest realny, że On istnieje, że to nie jest opowieść, że to nie jest jakaś historyjka z kościółka. I wiecie co? Ja jestem przeciwko kościołowi. Ja jestem za tym, aby każdy z was dzisiaj powiedział: Jezus, jeżeli Ty jesteś, to chcę Ciebie poznać. Chcę Ciebie poznać osobiście. Przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego serca. Przyjacielu, jeżeli tak powiesz, jeżeli w swoim własnym pokoju czy na osobności tak powiesz, zobaczysz, że On przyjdzie. Jeżeli zrobisz to szczerze, z serca, to On przyjdzie i zmieni twoje życie. Amen.